Okej, z tej strony Benio, zapraszam was na kolejny odcinek Jurassic Fa... Zaraz, to nie ta linia scenariusza. Otóż, dzisiaj odcinek story z serii Indie Animation, która bardzo jest przeze mnie wychwalana, a mało jej na polskim YouTubie, czyli Murder Drones. Dzisiaj przyjrzymy się analizie zwiastunu do 7 i 8 odcinka, tym samym ostatnich odcinków z pierwszego sezonu. Na samym wstępie dwie sprawy. Jeden. Będzie to możliwe i często powracający temat na kanale ze względu na to, iż z Chaos Theory jeszcze nic nie mamy, a Murder Drones to niedoceniony IMO serial, który bardzo się poprzeł się w moim serduszku, więc możliwe, że i będzie go też i trochę na kanale. 2. Nie odchodzę od branży Jurassic Tubera. Po prostu jako iż kanał wisi pustkami względem jurajskiej franczyzy, to nie będę stał jak te widły w gnoju i przejdę trochę na temat, który lubię równie dobrze jak samą franczyzę Jurassic Park. Taki wyrmarsem to by było na tyle, a teraz z naszej ziemi w uniwersum Parku Jurajskiego wyruszamy w kosmos do świata Murder Drones. Zanim przejdziemy do samej analizy, chciałbym zrobić małe streszczenie wszystkich aktualnie 6 odcinków, jakie pojawiły się na kanale Glitch Production. Gdzie oczywiście, że jest to znane z Diamond Digital Circus zamiast mimo lepszej aktualnej serii. Jednak jeśli jesteście ciekawi całych odcinków, to zachęcam do ich obejrzenia. Link do playlisty z 6 odcinkami aktualnie w opisie, a ja już bez dalszych ceregieli zapraszam do oglądania. Pilot. Gdzieś w kosmosie znajduje się egzoplaneta pod nazwą Copper 9, na której ludzie pozyskiwali surowce mineralne z pomocą dronów roboczych od firmy JZ Jason in Space. Niestety doszło do zwiechy i całe życie wywaliło w powietrze. Tworząc nieprzyjemne do ludzi warunki. Oczywiście drony to nie ludzie, przez co pozbawione kontroli zaczęły budować swój własny mały światek, gdzie ludzie mają to w dupie i wysłali ekipę sprzątającą mordercze drony, które mordowały zwykłe drony. Główna bohaterka Uzi sprzeciwia się całej swojej kolonii, chcąc zabić je, przez co łamie wszelkie zasady i wymyka się poza nią, szukając ostatniej części do swojego działka. Jednak zawsze coś musi się spaprać, przez co zostaje zaatakowany przez jednego z morderczych dronów, końcowo ostrzelając mu łeb. Okazuje się, że draństwa mogą się regenerować, jednak przez usterkę nie rejestruje on jej jako drona robotniczego. N, bo tak się nazywa, jest to najlepsza postać w całym serialu, która się zaczyna kolegować z Uzi, tłumacząc się, jak to u niego bywa. Spoiler, nie na cały drzej. Stawiając inne mordercze drony, V i J. Uzi zaczyna namawiać Ena do buntu, jednak przez pojawienie się reszty ekipy odzyskuje pamięć, a Uzi zwiewa. Gdy już miało być git, En zaczyna masakrować strażników drzwi, gdzie końcowo ma się zabierać za Uzi. Jednak przez zły moment z jej tatą nie robi tego. Wtedy to przychodzi reszta kompanii, wbijając do kolonii, gdzie En zatrzymuje J z kwestionowaniem rozkazów korpo, co tak chce go się pozbyć. Jednak gdy znika, Uzi pomaga Enowi koniec końców dokonując do walki z mordyczymi dronami, po której oczywiście Uzi i En pokonują Jay poprzez odstrzelenie jej łba i części ciała, a V zostaje pojmana. Odcinek kończy się wówczas tym, jak Uzi ucieka z kolonii, a z nowymi ziomkami myśli, jak się pozbyć ludzkości. Może nie do końca nowymi, V dalej jest nie za bardzo. Miało być krótko, a to długie streszczenie dopiero pilota. Tam. Czas ekranem się będzie zgadzał, a wy chociaż nie będziecie mnie pytali czemu to, czemu tamto i będziecie chociaż wiedzieli o czym ja gadam. Odcinek drugi. Wszystko zaczyna się flashbackiem, gdzie okazuje się, iż mordercze drony były też dronami robotniczymi, gdzie pojawia się ludzka postać i nowy dron. O tym dronie dopiero później. Gdzie po tym N się budzi. I wracamy do rozmowy Uzi, Vi i Ena o tym, dlaczego zostali oni tu przesłani bez możliwości negocjacji z nimi. Wracamy do kolonii, gdzie drabinobot 5000 ma załatać dziurę w dachu z poprzedniego odcinka, którą wyleciał N zresztą. A niby mordercze drony starają się od miesięcy dostać tam, gdy N tylko wyleciał przez sufit. Gdzie Jay miała być martwa, tak się okazuje, że nie. Tak jakby. Przez co zmienia się w monstrum wytworzone przez główny temat serialu, czyli Absolute Solver. Zabijając drabinobota. Smutna buzia. Lecimy na zebranie, gdzie nauczyciel rozmawia o specyficznym i buntowniczym zachowaniu Uzi z jej ojcem. Wracamy do Uzi i Ena, którzy z pomocą Tada dostają działko Uzi, gdzie ten im tłumaczy, że w kolonii dzieje się coś dziwnego, przez co wracają do niej. Bo z początku widzi naprawdę słaby hologram drabinobota, który jest na tyle obvious i na tyle oczywisty, że oczywiście daje się na to nabrać.
zaczniemy do śledztwa odnośnie zabójstwa Sama, tego bota przed chwilą. Gdzie okazuje się, że to Matrix i nic tam nie jest prawdziwe. Nawet kubek, z którego piła, nie był prawdziwy, a to był tylko bait. Wtedy to przechodzimy do pierwszego miejsca w kolonii, czyli tam, gdzie pozostało to monstrum z Jay. Wtedy pierwszy raz dowiaduje się o Absolute Solverze, ale nagle pojawia się ręka, która łapie Tada, gdzie N strzela Flower, odkrywając, że to coś jest ogromne. Bo za to coś porywa go, a oni pędzą tuż za nim, wabiąc ich do miejsca, gdzie odbywa się boss fight. Uzi wiele razy udaje się nabrać. Ostatecznie, co się okazuje, że to coś ginie nie z powodu Uzi albo Ena, tylko przez własną głupotę. Przed eksplozją Uzi ratuje ją tym razem prawdziwy N, gdzie wówczas następuje moment rozłąki, gdzie Uzi boi się Ena. Odcinek trzeci. Odkrywamy, że Dol posiada w sobie Absolute Solver, który służy jej do mordowania innych dronów. Wracając później, widzimy urządzającą się Uzi. W dosłownie soundtrack nazywa się Ena. Gdy ta się użala, że nie ma z kim iść na prom, dostrzega ulotki z zaginionymi dronami, które chce powiesić na swojej suficie nie mam nawet pojęcia, jak to się nazywa. Ale bynajmniej jej ojciec to zabiera, dochodząc między nimi do sprzeczki, gdzie stary ją zatrzymuje, mówiąc, że nie, nie lecisz do Ena, idziesz na prom z innymi popularnymi dronkami, gdzie ja też idę. Ciekawe, że N i V też i planują się tam udać. Przenosimy się do domu Dol. Co pani powie, że to po prostu zaista postać. Ja powiesiła prosteń. Ani spiat. Uwielbia ten ruski. Gdzie Uzi zaczyna się lekko domyślać, że coś tu nie gra. Gdy N natomiast stara się dogadać z V, ta mu odcina łeb, po czym sama popyla na prom. Wracając do Uzi, ona w końcu posłuchuje, że tak naprawdę chodziło jej o zabicie. I tak naprawdę te zaginięcia to przez Dol. N powstaje z martwych, mając dylemat, czy się przebrać, czy nie. Uzi dowiaduje się, że Dol również ma to samo co ona, Absolute Solver, przez co tłuką im się lustra. Po czym robi z nich schody, uciekając wentylacją na zewnątrz. Jak oni po rosyjsku lubią mówić? Oj, ja должна была предположить, что кто-то сможет убежать через вентиляцию, используя выброшенное зеркало как ступеньки. Tam napotyka Ena, z którym tam się jednak wraca. Prom! Wszyscy balują, tańcują i na scenę wbija V. Lizzie mówi, że są psiapsiłami i skończyła z mordowaniem, ale okazuje się, że to był tylko blef, byleby zaciągnąć się na prom i wymordować wszystkich. Gdzie fun fact, okazuje się, że to też był blef, bo tak naprawdę to Dol chciała się jej pozbyć. V ma wchodzić na scenę, jednak Dol rozpoczyna masakrę, gdzie dowiadujemy się, że chciała zemsty za to, że V zabiła jej rodziców. Wówczas, gdy V ma zostać rozcięta na kawałki, N i Uzi ratują ją, gdzie N ratuje Uzi przed rozcięciem. Dochodzi do walki Uzi vs Dol, gdzie w tle V i N zbierają się do kupy. Dosłownie. Gdy toś się nawalają, końcowo Uzi udaje się pokonać Dol. Lub raczej V, która jej przestrzeliła głowę. Trio rusza do domu Dol, gdzie dowiadują się, że ona jadła inne drony przez Absolute Solver, a sama Uzi też i pomału zaczyna tego doświadczać. Dol jest do cholery nieśmiertelna, gdzie chce zastrzelić Uzi, jednak okazuje się, że ta też i zaczęła używać w końcu Absolute Solver. Odcinek kończy się ucieczką Dol oraz plot twistem, gdzie na koperek przylatuje Tessa i Jay, która znów ma tyle czasu ekranowego co nic. Odcinek czwarty. Po tym jak doszło do masakry na promie, oczywiście, że zorganizować wycieczkę szkolną na totalne zadupie, gdzie nikt o tym miejscu nie wie. Gdy mówią jednym przez drugiego, kim jest Uzi, gdyż nikt nawet o jej istnieniu nie wie, tak nagle nadchodzą mordercze drony, gdzie tak naprawdę to N i V, którzy będą tam opiekunami. Okazuje się, że ta wycieczka to zwykły pretekst, by pójść rozwiązać tajemnicę Absolute Solver w jakieś ruderze. Końcowo słysząc krzyki, ale dobrej zabawy. Uzi jest przez to szat i ma zamiar zdjąć sobie rękę z jej plecaka, gdy nagle pojawia się V, która mówi, że wygląda creepy w tym oknie. Gdy ta se idzie, nagle odkrywa, że pod podłogą znajduje się martwy dron ze sneak peekiem do szóstego odcinka, by the way. Gdy się zastanawia, o co mogło chodzić, pojawia się dziwny, złoty, prestiżowy, ultra drogi robaczek wersja premium, który jest swego rodzaju kluczem do pewnej windy. Gdy reszta dronów się bawi, Uzi chciała po cichu zawołać Ena, ale i oczywiście, że spaprał to i strzał leci w Uzi. Jednak miast ją trafi, zatrzymuje ją, zmieniając ją w
Kto wie co? Bynajmniej nie widzimy tego przez resztę odcinka. Gdzie po tym zdarzeniu Uzi idzie grać w The Forest, żyjąc w lesie. Gdy zatrzaskuje się w jakimś opuszczonym budynku, nagle jej absolut sorwę dostaje dziwnego skutku ubocznego, stawiając, że ta świruje. Gdy Viz chciała się z nią rozprawić, okazuje się, że wie coś, czego nie chce powiedzieć Enowi. Przez co to dochodzi do kłótni, gdzie ten leci jej szukać. Korzystając z tego, iż drony są bez niczej opieki, Rebeka i Darren idą szukać miejsca, gdzie mogliby się pocałować, natrafiając... Oj, jak to pech natrafił los ślepy ruderem, w której zatrzasnęła się Uzi. Gdy tam się pojawiają, końcowo na ich nieszczęście drzwi się zatrzaskują, a zmazi wypełza to, w co przeobraziła się Uzi. Coś o wiele gorszego niż same mordercze drony. Wracając do Ena, znajduje on inny budynek, w którym znajduje się dziwna taśma pod tytułem Zombie Drones. A Uzi w międzyczasie za spokojnie najlepsze je, dając pawia olejem. Gorąca temperatura. Ciekawe, kto jeszcze nie może żyć bez oleju, który je schładza. Gdy reszta dronów zeczyduje smarując baterię, nagle przychodzi Rebeka. Albo Rebe, bo przyszła jej tylko połowa, a? Zanim zdechła, powiedziała im, że przepołowiła ją super niepopularna. Miesiąc godzinami, o kogo może dochodzić? Nagle pojawia się ona. Nie, nie, to już nie była Uzi. Stała się gorszą formą samej siebie, sprawiając, że była morderczym i robotniczym dronem w jednym z organicznymi częściami. Solver Uzi. Jeden zdech, a reszta pomyślała, że rozdzielając się, mimo że książka tego nie radzi, to był najlepszy pomysł. Wybijając jednego po drugim, Uzi już miała się zabierać za ostatnią, Lizzie. Gdy nagle do walki z nią stanęła Vi, która nazywa ją ciekawym imieniem, syn. Wtedy, gdy odmawia ona porozmawiania z Enem, zaczęła się prawdziwa walka w zajebistym utworze. Ale Uzi szybko radzi sobie z V, już mając jej twarz przebić jej żądłem z kwasem. Gdy nagle pojawia się N, który, jak gdyby nigdy nic, wywala ją w powietrze. Up we go. W górze Uzi zaczyna rozmawiać z N-em, gdzie jest to jeden z bardziej dla mnie wzruszających momentów, gdy Uzi boi się, zostawi ją. Na co on odpiera, iż nie namyśli nawet o tym. Kończąc odcinek, już wracając do kolonii, gdzie może i przewidywalny, lecz coraz bardziej potwierdzający się szczyp Uzi XN się zdradza. Odcinek 5. Rozpoczyna się nagraniem instruktażowym taśmy wideo Zombie Drones, którą znalazł N. Tam tłumaczą nam, czym są te drony, jak pozbyć się dronów, które się znudziły, zepsuły, czy cokolwiek z nimi innego się stało. Wtedy widzimy, jak pod stertą dronów jeden się wybudza. Jest to dron, którego przedstawię zaraz. Odcinek to jeden wielki flashback do dni z życia Ena, kiedy był wraz z resztą jeszcze dronami robotniczymi. Tam, gdy czyta książkę o psach, nagle jakaś demoniczna siła podpowiada mu, by wszedł do piwnicy, na co on odpiera, że nah, get lost. Wtedy to wchodzi on do baru, gdzie dostrzega he? Eldritch J. A nie, to tylko ten robocik z drugiego odcinka. I okazuje się, że to jest właśnie syn. Swoją drogą było wiele sneak peeków o niej podczas odcinków. En jednak nie wie, że to zło wcielone, chcąc wszystkich wymordować. Syn pyta się, czy zabierze się z nią na galę. Jednak dostali rozkaz, że nie mogą na niej być. Jednak przestrzeniaka na monitorku syn En pęka i idą się spytać Tessy. Gdy tam docieramy, widzimy, że jedynie syn jest w całym zestawieniu dronów najmniej mile widziana. I tylko En nie widzi w niej nic złego. En, ja cię błagam, no kurde! Wtedy wbija mama Tessy, chcąc dać na złom nasze drony. Jednak syn się jej sprzeciwia. Ale En o wielkim sercu oczywiście, że się za nią stawia. Przez co zostaje przywiązany do drzewa. Gdy panicznie błaga o litość z bólu. A nie, on tylko się bawi z krukami. No jednak gubi on patyk, nagle pełne furii rzucają się na niego. Następnie zostają przepędzone przez opętanego kruka. Który zaczyna gadać, że nikt wymyśliła, jak była mała. Oczywiście, że to Uzi, no bo kto inny? Ze śmiesznych rzeczy to już na łańcuchu zostają przywiązani Tessa, Jay i syn. Gdy Tessa zaczyna wrzeć na syn za to, co się może stać Enowi. Ale ona ma to gdzieś. Wtedy pokazuje się nam monstrualna forma, podobna do tej, co zmieniła się Jay. Jednak jest to dalej syn, która planuje zmasakrować Galę.
ale nie zabije Tessy, bo dobrze traktuje inne drony. Gdy dowiadujemy się, po co Uzi przywraca mu pamięć oraz V, dostajemy powrotu do rzeczywistości, że wszystko to się dzieje w pokoju Uzi. Oh, mama Tessy nie kłamała, nazywając syn antychrystem. Chcąc się dostać do piwnicy, okazuje się, że jest zamknięta, a Jay ma tylko klucz do niej. Niby okej, wystarczy pójść. Ale okazuje się, że V również w tym wspomnieniu zmienia się w coś w rodzaju Solver V. Jay okazuje się mieć taką siłę zwierzę, że wykrzyża łańcuchy, gdy słyszy o bezpłatnym urlopie Anna. Na gali dochodzi do konfrontacji wszystkich postaci, gdzie rozpoczyna się walka z Solver V. Dostajemy się do piwnicy. Psych! A jednak nie. Uzi przejmuje kontrolę nad tym czymś. Dostajemy się do piwnicy. Okazuje się, że to nie jedno wymazane wspomnienie Anna. Gdy wracamy do rzeczywistości, Dol robi Uzi włam na dom. Tymczasem u Anna w łbie znów pada w tarapaty. Zostając przypięty do krzesła, gdzie program czy syn stara się usunąć mu po raz kolejny te wspomnienie. Tymczasem na gali, czym podczas obwieszczenia pojawia się w iście kozackim montażu, kiedy to Tessa zaczyna celować do niej z broni. Syn jej tłumaczy wtedy, że nie musiała tego widzieć po tym, jak Tessa strzela do niej i obrzuciła ją czymkolwiek tylko się dało. Wtedy nie widzimy, ale możemy się domyśleć, że syn wymordowała każdego na gali. W piwnicy syn, czy tam program, sam nie wiem, okej? Okay? Anyway, w piwnicy. To coś stara się złapać za jakikolwiek sprzęt, jednak mimo iż jest tak potężne, to jest zbyt ułomne, żeby stworzyć sobie rękę, przez co jak każdy kidosek, który zdechnie, rage'uje się, rzucając stołem, spadając na pomysł, że V mogłaby jej pomóc. W rzeczywistości to tak naprawdę chciała tylko robaka, przez co kłóci się z Uzi o niego niż dwie baby na weselu. Koniec końców, widząc, że L ma kłopoty, odpuszcza i oddaje robaka. Zatrudnienie widzę tego interesu się wcale nie być tak genialnym przebłyskiem. Radzi sobie ona równie beznadziejnie niż to coś. Chcąc już wyeliminować V, ostatecznie N daje jej okulary, które nagle magicznie są rozbite, znów naprawione i ponownie rozbite. Tym bardziej wpływając na to, że posługuje się nową dziwną łapą, niczym zawodowiec. Okulary jednak same w sobie sprawiają, że przypomina sobie kim ona jest, co irytuje to coś, które ją przypina do sufitu i w końcu myśli, chwytając mackę, dłuto i młotek, chcąc ostatecznie wymalać Ennowi wspomnienia. Jednak Uzi w ostatnim momencie przejmuje kontrolę, ratując ich dwójkę. Wtedy to Enna we wspomnieniu zaczyna rozpoznawać Uzi, gdzie V kończy je, wyzywając Uzi od narkomanów i by wywalała z jej głowy. Esterego administrator ich zmienia się z syn na Uzi. Gdy niby wszystko jest git i odzyskali oni wspomnienia, Widali jest sobą i coraz bardziej ma ochotę zabić Uzi niż podziękować. Odcinek zakończa się momentem, gdy Dol dostarcza Tessie i Jay robaka przez jakąś ich umowę. Kiedy miały już szukać laboratorium, gdzie miały umieścić go, nagle oh my god! Envy i Uzi pojawiają się tuż za nimi! Odcinek 6. Rozpoczynamy sceną z kuchni JP, gdzie jednak drony przeciwieństwie do Lex i Tima umierają, bo okazuje się, że to niezwykłe raptory, a hybrydy Dilophosaura i Raptora w dronowej postaci. Wracamy do końca 5. odcinka, gdzie dochodzimy do objaśnienia, czemu Jay w ogóle żyje, czemu potrzebowali Dor i tego robaka dowiadują się, że syn chce się dostać do tego laboratorium, gdzie one chcą się dostać. Gdzie jedyną drogą do niego jest winda. Tak i oczywiście cała ekipa, oprócz Jay, która znów jedynie ma jakieś 2 minuty, jak nie, swego istnienia na ekranie. Która ma iść pilnować statku. Schodząc za Dol do ruin, się widzą jednak ostrzegawcze znaki, jednak te same wywalone w to i informuje, że wartownicy są tam, by mordować drony, ale ludzi nie. Więc na spokojnie tam zostaje porwana i muszą ją gonić. Gdy biegnie, nagle słychać śmiech dziecka, a następnie oczywiście strzelają do niego. W końcu wybudzając się, Uzi patrzy na Alice jak na świra, którą zresztą jest. Kiedy Alice mówi jej, że nie chcą leczyć dobrych części, jeżeli niektóre drony są bardziej wartościowe, jak V. Jedynie powstrzymuje ją przed odcięciem głowy V gadką, że jeśli to zrobi, to wyjdzie z tej abominacja mogąca zamordować ich oraz, ale to tak naprawdę nie no, ich rodeo jakie tam zrobili.
Udi chce zakończyć to i spadać gdzieś. Okazuje się, że nie może użyć swojego solwera. Przez magnes na łbie, dowiadując się od Alice, że znała jej mamę. Ale od złej strony, jak zostawiła ich na śmierć. E znów krzyczy z bólu, a nie, to znów tylko śmiech. Pomijając tym razem, że na serio rozrósł mu brzuch, gdzie jedynie pomaga Bo wciąż w lepszym miejscu. Jednak przerywa mu Alice, która każe mu przynieść więcej magnezu, bo Uzi gryzie. Gdy on znika z przyjaznym nastawieniem, tak Testa się uwalnia i ucieka z Enem na poszukiwania reszty. Wówczas dochodzi do ciekawej wymiany słów, że Alice wie o syn, a raczej wie, że z żółtymi oczami to ta zła, gdzie Nori raczej miała takie, o tym głównym materiale. Gdzie dochodzi do momentu, gdzie nawet Vi odwraca wzrok, gdy Ice odcina Uzi palca. Dobrze, że to drony. Gdzie oni są? Wracając do Ena i Tessy. Okazuje się, że Tessy obchodzi bardziej uratowanie Vi, nie wspominając nic o Uzi, gdzie ta każe Enowi spojrzeć na ziemię. Let the fun begin. Alice dowiaduje się o zniknięciu dwójki, przez co wypuszcza ona wartowników, by pozbyć się ich raz na dobrze. Gdzie Uzi chce ich za wszelką cenę ocalić, jednak jej kod nie jest już fioletowy. Tessa tłumaczy Enowi, że syn zniszczyła ziemię, a gdy ludzie chcieli zrozumieć Absolute Server na innych planetach, nie zrobili nic innego, jak tylko to rozprzestrzenili. En, chcąc być w dobrej myśli, chce, by Tessa pomogła Uzi, jednak ta mówi mu, że to nie jest możliwe i przyszła tylko do laboratorium po listę zainfekowanych dronów, dając Enowi wybór. Uzi lub całe uniwersum, póki Uzi jest jeszcze sobą. Clever girl. Ratownik właśnie zabiera się za zabicie Ena, gdy Tessa jako człowiek stara się go uspokoić. Jednak z jakiegoś powodu nie widzi w niej człowieka. Przez co mimo to atakuje ją. Mimo podobnie jak w Jurassic World. I'm on your side. Jednak gdy puszcza ona krew, wartownik dostaje erroru i sam się likwiduje. Inni wartownicy jednak też i są w pobliżu. Lecz w ostatniej chwili na moment Uzi nie jest już Uzi. Zniszczenie kontrolera, wszystkie drzwi się wówczas otwierają. Gdy Alice starała się zamknąć, było już za późno. A gdy Bo chciał załatwić go, postanowił zrobić coś innego. Uwolnił V, która z kolei chciała uwolnić Uzi. Jednak dwaj wartownicy już ją otoczyły i gdy miała się gotować już na bój, nagle Uzi, a raczej jeżeli to jeszcze była ona, ocaliła ich dwójkę, dając Vi do myślenia. Wracamy do Ena i Tessy, gdzie z sufitu dostaje się też Vi i Uzi, gdzie dochodzi do kłótni, gdzie Tessa nie rozumie, czemu wartownicy jej nie poznają. To wcale nie jest podejrzane. Wtedy wybudza się Uzi, która pierwsze co robi, to rzuca się uściski Ena. The Broken One, nazwa fanowska wymyślona przeze mnie, okazuje się, że nie skasował się tak na amen. Śledzi on jakieś ślady, gdzie dochodzi do kolu z napisem nie ruszaj się. Uzi zaczyna wypytywać Ena, czy wszystko gra, widząc, że jednak nie jest wszystko ok. Następnie jeden z wartowników woła The Broken One, który kolejno znika za drzwiami. No to teraz z górki. Dostrzegając wcale niepodejrzanie leżącą całą i zdrową doll na podłodze z tym samym symbolem co po spojrzeniu na wartownika. Testa oczywiście wywalone bezpieczeństwo i sama sobie bierze robaka. Idąc korytarzem nasze trio zmienia się jakby w duo, gdyż jest już ala potwierdzone Ship Uzi z Enem. Uzi będąc sobą oczywiście skrzykuje Tessę i Vi, że En sam o sobie decyduje i wyzywa Vi od wredot. Ale niepodejrzane! Gdy winda im blokuje drogę, oczywiście drzwi są z drugiej strony. No i się zaczyna. Otwarcie drzwi nie było przypadkowe, a tak to wypuściła z nich wszystkich wartowników. Gdzie jedynym ratunkiem jest Tessa, która puszcza trochę krwi na podłogę, sprawiając, że każdy wartownik ich zostawia. Jednak nie on. Jeden z nich widzi w tym tylko error. The Broken One. Gdy pomału zmierza i w kierunku zaiście, moim zdaniem najlepszym soundtracku z całej serii. Uzi chciała zrobić dziurę w windzie, jednak używanie jej softwarea nie jest już tak bezpieczne. I sprawia, że z tym przejmuje w znacznej części kontrolę. Gdy The Broken One miał już strzelać, Vi w iście epickim stylu łapie pocisk w swoje szpony, zwracając kulę do nadawcy. Nie mając wyboru, En odcina rękę Uzi, która na moment
Ta nie jest sobą. Widząc, że źle, wszyscy wchodzą do windy. Poza V, która staczał bój z The Broken One, któremu nie idzie wcale aż tak źle. Jednak V tak czy siak ma przewagę, gdzie mając już go wykończyć, ostatecznie zostaje rozproszona tym, iż jeden z wartowników psuje system windy, odsłaniając resztę. V przez to nie ma wyboru i pierwszy raz wypowiadając imię Uzi, że jej ufa, odcina liny windy, poświęcając się dla drużyny. I tak, miało być krótko, ale wyszło długo. Tak czy inaczej, chociaż wiecie co i jak z Murder Jones, więc skoro już wiadomo o co chodzi, zapraszam do oglądania zwiastunu. We are worker drones. Nice to meet you. I'm Serial Designation N. I'm kind of the leader of the squad in this city. Nate, please! And yet, I still feel nothing. Uzi, trust me. Thanks for giving me the planet. Friggin' idiot. This is the only clue to what's wrong with me! No! Babe! We need you! You said you could control the Sentinel! It's okay, Anne. I haven't been honest with V yet. You didn't have to see this. Are you gonna leave me? What did she tell? V! Come on! I need you to figure things out together. Ominę zbędną część, bo początek to wyłącznie, no tak w 98% tylko powtórka poprzednich odcinków. Więc zanim analiza scen, zwróćmy uwagę na śmiech. Tak? Kto nie oglądał, to teraz wie. To jest głos syn. Dzięki za oddanie mi planety, rąbany idioto. Niby tak, może to się odnosić do kogokolwiek, jednak najprawdopodobniejszą opcją jest to, że mówi to do samego Ena. Czemu? En jest w całym serialu postrzegany jako uroczy i głupiutki dron, który po swojej zmianie chciał jak najlepiej dla przyjaciół. Więc najwidoczniej mógł coś zrobić, co ułatwiło syn rzekowe oddanie planety w jej łapy. Czyżby przykładowy motyw wyboru, że syn przyjęła całkowicie Uzi i En stanął przed wyborem, czy zabić Uzi, a raczej jej ciało? Czy dać żyć syn w jej ciele? Kto wie, dowiemy się w najbliższym czasie. Tak i teraz przejdźmy do samych scen. Pierwsza scena ukazuje nam jakby przejście, jednak nie byle jakie pierwsze lepsze. Po dokładnym przyjrzeniu się oraz odpowiednim rozjaśnieniu widzimy, że jest to jakaś szczelina stworzona z albo podobnej substancji, co była w piątym odcinku, lub naprawdę czerwony kolor może dogłębnie interpretować nam i są to ludzkie zwłoki. No, może bynajmniej większość. Zdarzając, iż u dołu znajdują się ludzkie czaszki. Do czego ono prowadzi? Nie wiem. Naprawdę może być to przejście do wszystkiego. Jedynie możemy jeszcze zwrócić uwagę na fakt, iż obok są jakieś stare deski pokroju tych, jakie widujemy w opuszczonych kopalniach. Poniekąd może być to dobre porównanie, skoro winda prowadziła w dół, a sam hol i biura z szóstego odcinka były jakby pogrzebane. Kolejna scena ukazuje nam Ena i Uzi, którzy się do siebie tulą. Uzi, jak widać po jej ekranie, jest smutna. Czyżby dowiedziała się czegoś bolącego odnośnie jej mamy? A może dowiedziała się, że jest zarażona i jest niebezpieczna? Otóż, dlaczego nie sądzę, że jest to rozpłakiwanie po stracie V? Nie ma bata, ona taka fora, czy nie umarła. Tutaj przecież wyglądała na zdziwioną, gdy jej jednym zadaniem miało być pilnowanie statku. Może wrócić i uratować V? Who knows, bynajmniej nie sądzę, że V permanentnie zdechła. Wracając. Sama lokacja. Znajduje się w jakiejś posiadłości, bogatej posiadłości,
lub co może jej też wygląd wskazywać? Kościele bądź katedrze. Czemu tam? Bo te Freylin akurat jest poruszany w Wilder Jones. Czy to matka Testy wyzywająca syn od antychrystów, czy niepokojący malunek z przybitym do ściany dronem po siadłości. Także inaczej, nie wygląda to jak wejście do windy. W dodatku nie widać nigdzie Tessy obok, czy samej zniszczonej windy. Bo nie powiecie mi, że wytrzymała ona taki upadek z takiej wysokości. Dobra, jednak co mówi N? Wiem, że to potrzebuje cię. Co chciał z początku powiedzieć? Raczej prawdopodobne jest, że chodziło mu o wiem, że to trudne. Czyli opcja z dowiedzeniem się czegoś szokującego dla Ulsi, co mogło w nią wprawić smutek, jest bardzo prawdopodobna. Oraz potrzebuję cię. Jak wiemy, ship Uzi i Anna jest teraz bardziej potwierdzony. Jest to wiadomo, że N potrzebuje Uzi, a ona go. Gdyż naprawdę siebie lubią i mimo charakteru Uz jakoś się to gadują. Jak wiemy, że naprawdę Uzi zależy na nim, gdy starała się zrobić wszystko. Nawet dopuszczając syn do siebie, by ocalić ich, w nawiasie go, przed wartownikami. Kolejna scena i dosyć dreszcze. N zostaje wciągnięty w coś, przez coś. Najpierw coś. Czerwone tło, tylko flakowate boki. Może być to ta sama szczelina z początku. Może mieć jakieś większe znaczenie przez to? Nie dali raczej bez powodu jej. Czyli tak, może mieć duże znaczenie w serialu. Teraz jednak kwestia, przez co? Widzimy niepokojące ręce na nitkowatych ramionach. No co jeśli to nie są ramiona? Pamiętacie co powiedziało podobne macki? Eldritch Jay. Tak sama dłoń, tak samo na matce. Co bardziej niepokoi to właśnie pytanie, czym to coś może być? Skoro LDJ została zniszczona, to raczej nie powinno być innego drona, prawda? Otóż jest ku temu kilka opcji. Pierwsza, Vi umarła. Mogła się może i zdarzyć, że jednak Vi została zabita i rozerwana przez wartowników. Przez co jako iż w każdym z nich jest ten robaczek śmieszny, zmieniła się w kolejne kolosalne monstrum, schodząc za nimi szybę windy. Druga opcja, Uzi, która koniec końców ześwirowała przez syn i zmieniła się w to. Albo jeszcze bardziej poryta opcja. Trzecia opcja, coś to coś było przed wydarzeniami z 5 i 6 odcinka. Zanim zapytacie mnie, co ja wygaduję, to przypomnijcie se, co widziała Uzi w ruinach budynku. Rękę do złudzenia wyglądającą jak ta ludzka i identycznie wyglądającą jak ta u Eldritch Jay. Nie stwierdzę, że może to być stricte stworek od Jay, co bardziej mogę twierdzić, że mógłby to być dron jeszcze z wcześniej. Może dron, którego nie znaliśmy, a może i sama matka Uzi, Nori, która jest jednym z głównych problemów serialu. Jedyną zagadką, której doszukuje się Uzi, poza Absolute Solver oczywiście. Trochę to odklejone, ale trzecia opcja wydaje mi się najbardziej prawdopodobna, skoro Glitch często rzuca przedwczesne sneak peeki do następnych odcinków. Na przykład ten dron pod podłogą z 4 odcinka. Widzieliśmy szpon na kartce, ślady pazurów oraz dla uważniejszych nawet i rysunek samego wartownika. Więc ja się nie zdziwię, jeśli to coś było znacznie wcześniej w serialu i poznamy czym lub kim to coś jest właśnie w 7 lub 8 odcinku. Kolejna scena. Wartownicy My Beloved. Widzimy je jako psy, dosłownie wartownicze, pilnując wejście do... Nie mówią widać, że to rzekome laboratorium i nie, może być to aż tak dalekie od prawdy. Więc nawet stalaktyty to świadczy o tym, że może to być to podziemne laboratorium. Najpierw zwróćmy uwagę na pierwszy kadr. Wartownicy. Ktoś musiał je tam przykuć i raczej to nie był człowiek. Czemu nie człowiek? Jeśli to byliby ludzie, to nie musieliby aż takich skuwać. Wartownicy się im słuchają, bądź co bądź. Więc by musiał to zrobić dron. A skoro dron, to oznacza, że któryś z dronów tam żyje. Dodatkowo widać namalowane napisy. Nie jestem pewien, co pisze poniżej, jednak na górze widać napis The End. Koniec. Może to być sugestia, jak w niektórych kreskówkach dają napisy tego typu, aby nie wchodzić gdzieś. Tak, może to być podobny zabieg, gdzie ktoś nie chce, by ktokolwiek wchodził do środka. Teraz tak szczerze przyjrzałem, że on dalej najprawdopodobniej mi pisze Sentinels, gdzie wartownicy nazywają pieszczotliwie po polsku, lecz to jest ich właśnie oryginalna angielska nazwa. Czyli może być to kolejne potwierdzenie, że te napisy wykonał dron niż człowiek. Więc teraz przejdźmy do samego laboratorium. Sama architektura nie wygląda jednak na takowe, co nie? Co jeśli to może być ta owa katedra, w której wspomniałem? Znaczy, laboratorium dalej może to być. Jednak i w znacznej części może to być tą katedrą,
Kto wie, jednak to jedyne opcje, jakie mi przychodzą do głowy. Kolejna scena. Co tam w środku może być? Nie wiem. Spytam cię, no i mimo rozjaśnienia nawet nie wiem, co tam jest. Jednak skupmy się na tym, co mamy po zamknięciu tego czegoś. Może szafki, nie wiem. Ale wracając. 002, Nori. Trzymać się z daleka. Delfinek, czaszka z ikonicznego OW logo Murder Drones i zła buźka. Nie wiem nic szczególnego, jednak sama dłoń, albo raczej rękawiczka, jest interesująca. Nie jest to niczyja inna ręka jak Tessy. Czemu jej? Zobaczmy, że jest dokładnie taka sama jak z 6 odcinka. No, jakby. Co dziwnego, nie ma na niej rany po tym, jak ugryzł ją wartownik, czy nawet samej krwi. Nic. Co zawiodło? Zadbałeś o szczegóły? Otóż nie. Glitch bardzo uważnie to patrzy. Często małe szczegóły dają na sneak peeki do kolejnych odcinków. Czy nawet ukryte żarty, jak na przykład weryfikacja Google, czy nie jesteś robotem. Jak wiemy, a raczej możemy się domyślać, Tessa była na Copper 9. I prawdopodobnie ten komputer w przedziale to był jej komputer. Co sugeruje nam, że Tessa pracowała tam. Co jeśli sama nawet prowadziła badania nad Nori? Co zagląda prawdopodobnie do jej szafki? Być może. To by może wyjaśniało, czemu nie ma rany na niej dłoni. Wybuch na Copper 9, bla 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 bla, bla powtórka. Ostatnie dwie najciekawsze moim zdaniem sceny. Pierwsza, i trzeba naprawdę zwrócić uwagę na szczegóły. Najpierw dialogi. By to rozgryźć. Razem, Envy pojadą prawdopodobnie z myślą o Uzi, która, no, jest chora. Zarażona Absolute Serwerem. Chcąc rozwiązać, jak ją wyleczyć. Lub w innym kierunku to może iść. Co jeśli to z myślą o tym, że chce jej pomóc dowiedzieć się prawdy. Prawdy o JC Jensen, prawdy co się stało z jej mamą i jakie ma powiązanie z tym laboratorium, prawdy o tym, czemu akurat ona została wybrana za hosta, czy prawdy o tym, czemu Envy i Jay zostali wysłani na Copper 9, by wymordować wszystkie drony. To wie? Może. Tak czy inaczej, przejdźmy teraz do najlepszej części. Woody w tej scenie nie ma swojego zwykłego fioletowego koloru neonu na dłoni. Żółty, kolor syn. Jednak nie wygląda, jakby Uzi była pod jej kontrolą. Czyżby stały się jednością? A może coś innego? Zwróćmy uwagę, że to ta sama dłoń, co odciął ją N, co użyła Solvera, by tworzyć otchłań. Coś jej to jest symboliczne podejście, że syn ma kontrolę nad tym Solverem? Kupy się tam nie trzyma, jednak bardzo ciężki do zauważenia detal, który na pewno ma jakieś swoje znaczenie. No i ostatnia scena. Uzi podnosi się z pomocą Ena, dzierżąc w dłoni krzyż, krucyfiks, czy jak to woli to nazywać. Czemu? Po co? Może być to większe nawiązanie do tego, że laboratorium jest katedrą. Co nie tłumaczy, czemu Uzi akurat wykrzywia rękę Enowi. Nie ma żółtego koloru na niej, czyli jest to coś, co ją musiało wkurzyć. Co tak ją zdenerwowało, że wyżyła się na Enie? Jest ku temu kilka opcji, gdzie jedna jest mniej prawdopodobna, a druga może i jak najbardziej być. Pierwsza, dużo jest spekulacji, kto zabił mamę Uzi, gdzie najwięcej osób, w tym ja, sądzi, że to był sam N. No co by lepiej podniosło atmosferę niż świadomość, że twój chłopak, tak, raczej oficjalnie tak muszę już to nazywać, tylko kochasz ponad wszystko, zabił twoją matkę, kto wie. Jednak teraz ta druga opcja. Możliwe, iż dowiedziała się prawdy o tym, że jest zarażona i N musiał wybrać między Uzi a całym uniwersum. Jednak czemu aż tak agresywnie do tego podeszła? Możliwe, że słowa z 4 odcinka, że N jej by nie zostawił. Przecież dowiadując się, że Tessa jest tu tylko po listę i prawdopodobnie chciała zabrać ze sobą Ena, mogą ją wkurzyć, czy okłamał ją co do kwestii, iż jej nie zostawi. W dodatku, co mówił na początku, że jej potrzebuje? Mogą to być powiązane ze sobą sceny, zważając na tą samą lokację, że N chciał tak uspokoić ją, iż nie opuści jej tak naprawdę, przez co w wyniku małej kłótni w końcu się pogodzili ze sobą, że ta aż się wzruszyła z tego powodu. No i tyle! Zwiastun daje nam mało, gdzie to prawdy jest to mniej niż pół minuty zapowiedzi, jednak i tak jest to więcej niż teoria chaosu. Ale to nie koniec! Są i jeszcze obrazy, gdzie jeden jest przed paru już miesięcy, a drugi jest bardziej świeży w temacie. Przejdźmy do tego starszego. Dawno wyszedł link do 6 odcinka z podpisem That's the Big One, ukazując Tessę i kultową mackę, czy raczej macki. Czemu dałem to akurat w tym odcinku? W zeszczeniu 6 odcinka nic nie wspomniałem o mackach, czy Eldritch kimś.
Jak mówiłem w 7 czy 8 odcinku, może się pojawić nowa forma Edlicz kogoś. Jak mówiłem, mógł być od dawna i śledzić poczynania naszych bohaterów od dłuższego czasu. To teraz świeższy temat. Tak, jest to nikt inny jak Hiewa, matka Doll oraz Nori. Jak i nie jest ciężko się domyślić, że są one w wejściu do laboratorium. Znaczy, chyba. Bynajmniej architektura jest bardzo podobna. Jednak co one tam robią? Przecież wiemy, nie żyją. Gdzie widzimy nawet ciało matki Doll. Pamiętajmy, że Glitch często nas częstował flashbackami postaci. I w tym przypadku może to być zwykły flashback, mówiący nam, co się stało z ich mamami. Czy co się wydarzyło w laboratorium? A jak wiemy, Nori jest szczególnie ikoniczną postacią, zważając, że na komputerze testy widniał obraz przesłuchania dronów z Nori na czele. W którego dosłownie napisane w dokumencie jest, jakiego horroru dokonała tym razem ludzka pycha. Oraz nagranie z kamery widocznie pokoju Nori. Nie Jewy, nie innego drona, a Nori. Tak to i to by było na tyle dzisiejszego odcinka z Murder Drones. Jeez, jak długo. Takie odcinki szczerze lubię nagrywać, ale gorzej z montażem. Tak czy inaczej, mam nadzieję, że się lekka odmiana od Jurassic World dobrze przyjęła. Mam nadzieję, że będziecie chcieli więcej tego typu materiału. Przez to zachęcam do pisania komentarzy, czy chcecie więcej odcinków z Murder Drones. Nawet jeśli nie, to i tak będę miał to gdzieś. Powiem po prostu Murder Drones. Zachęcam do obejrzenia całych odcinków z Murder Drones dla większego zwiększenia wiedzy o świecie. Oraz by hojnie wynagrodzić subskrypcją twórców, bo wykonali oni kawał dobrej roboty. No jak już tu jesteś, to też proszę mnie zasubskrybować przecież, co nie? Zapraszam na historię Carizer, Jurassic World Polska i Jurassic World Polska RP. Zachęcam do pisania waszych przypuszczeń odnośnie nadchodzących odcinków z Murder Drones, a ja już nic więcej nie mam do dodania, no i do usłyszenia!